Ten materiał traktuję jako zachętę przychodzenia na spotkania te nasze kwartalne do Domu Kultury, ponieważ między innymi poruszany był temat związany z utwardzeniem między innymi tej drogi tu przy wyjeździe z ulicy Wolsztyńskiej na ulicę Kasprowicza właśnie płytami, żeby umożliwić w ramach niepogody dojazd czy w miarę bezpieczny podjazd pod garaże. No, jak również za chwilę dogramy materiał związany ze stopniami wyjścia z ulicy Przedszkolnej na ulicę PCK. To są też tematy poruszane właśnie na tych spotkaniach, na które, żeby była jasność, też reagujemy i staramy się właśnie później tymi tematami zajmować. Jest to kolejny temat i przykład właśnie ze spotkań z mieszkańcami. Właśnie te schody, postulowanie poręczy dla osób starszych, ale myślę, że tu zlecimy projekt i przerobimy całkowicie te schody na całkiem inny wymiar, na ergonomiczne, właśnie te z poręczą i być może z podjazdem dla wózków, dla mam z małymi dziećmi. Kilka nagrań, informacji puszczaliśmy odnośnie strzelnicy i prac, jakie tu były wykonywane. Dzisiaj ostatnie nagrane, związane z uzyskaniem też pozwolenia na eksploatację już na tej strzelnicy. Także wszystkie prace zostały zakończone. 182 tysiące zainwestowane ze strony gminy, ale ogródek strzelecki już zaczął funkcjonować.